Oszkurna. Ledwo mi się udało, Boże, ale mnie wszystko boli. Co o, niemożliwe, szefnie to ty? A kto ma być? Przecież że nie koń na góralu, czy tam góral na koniu, jeden chuj. Nie ruszaj się, bo cię zaatakuje. Co ty świrujesz? Nie mogę mieć pewności, czy ktoś się nie potrzywa. Prawdziwy szef zginął. Muszę mieć pewność, że jednak ty nim jesteś Posłuchaj mnie kretynie. Daj mi chociaż coś do zatamowania krwi, bo się tu wykrwawię i chuja a się nie dowiesz. Nie strasz, nie strasz. Dobra masz. Od razu lepiej, ale jestem strasznie wyczerpany, mocno oberwałem. Fajnie, ale nadal nie wierzę ci, że ty to jesteś ty. A kto mam być? Pewnie jakiś szpieg z Europy. Udowodnij, że ty to ty. Jak mam ci to udowodnić? Hm, nie wiem. Powiem, a nie jednak nie. Albo. Dobra. Powiedz coś, co wiedziałbyś tylko ty. Jesteś głupi. O Jezu, szefie, to naprawdę ty, przepraszam, ale jakim cudem żyjesz? Jak ci się to udało? E, w porę się spostrzegłem, że pocisk zawraca, nie wiem jakim cudem, może mają zdalne pyloti w tych czasach, które sterują pociskami, nie mam pojęcia. Okej, okay. ale jak dokładnie przeżyłeś? Przecież pocisk leciał prosto w ciebie i wybuchł. Nikt by tego nie przeżył, nawet Maryla Rodowicz. Owszem, tak było, leciał prosto na mnie, ale jak już mówiłem, zdążyłem się zorientować i zdążyłem w połowie uciec z tych terenów tutaj, niestety zbyt późno i trochę oberwałem. Ha. Oho, leci. Zaraz zobaczymy, czy nasz namiocik to wytrzyma. Ale ładnie leci. Zaraz, kurwa, czemu zawraca? Właśnie tak to było. Prawie by mnie pocisk dorwał całego. Ledwo mi się udało. Miałem kupę szczęścia, za to dla Europy wręcz przeciwnie. Nie gadaj, że już masz jakiś kolejny plan. Oczywiście, że mam, tylko jestem strasznie osłabiony. Trochę musimy się tutaj umocnić, a potem zaatakujemy jak nabiorę sił. Zacznijmy od ułożenia państw. Już ja nas tak ustawię, że nawet baba z tobołami tu nie wejdzie. Weź te moje tereny. Kurde, za mało trochę, dobra, wykosztujemy się, zasiedlimy spustoszałe tereny, pokażmy, że nam się powodzi. Przecież nam się nie powodzi. Jedynym dochodem w tej Afryce są banany, i weź tu wyżyw rodzinę. No ale jak chcesz, to niech tak będzie. Elegancko, a teraz ja wezmę tamte twoje tereny i będzie wszystko poukładane. Teraz ty weź tamte państwa małe i przejmij dla siebie, niepotrzebni oni nam są tu. Siemanko, siemanko. Ale ja wielki dla was karzełki co ha ha, Pogadałbym z wami, ale sami wiecie, nie jesteście na moim poziomie. Ty Hamie te z banana strugany. Ale ci teraz pokażę. Bronić się panowie. Okurka wodna. Piszcie komentarze, a ja na nie odpowiem w odcinkach po sezonie. Pozdrawiam.